Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, idziemy do Lorenzo, ponieważ na tym sobie skończyliśmy ostatnio. Wydaje mi się, że to tutaj, że już wreszcie tutaj trafię w miarę normalnie. Ogólnie to mogę brzmieć dzisiaj trochę słabo, dlatego że chyba mnie coś bierze. Nie wiem. Nie sądziłam, że to możliwe. Mam dużo spraw na głowie, daj mi spokój. Okej, okay, patrzyłeś się na mnie tak, jakbyś miał dla mnie jakiegoś questa. Tak, zaczyna mnie brać jakaś choroba, rozkładać mnie coś. Mam nadzieję, że nie rozłoży mnie to na amen. Hej! Dobrze, mamy. Zrobione, pozbyłem się tego wina. Świetnie, teraz trochę poczekamy. Przyjdź do mnie jutro. No dobrze. Jutro, tak? No to wiesz co? To ja się prześpię u ciebie w łóżku, jeżeli się nie obrazisz. Do rana. No i co, Lorenzo? Czy już możemy dalej kontynuować naszą rozmowę? No, teraz możemy pogadać o interesach. Wygląda na to, że Ernesto stracił odrobinę zaufania. Plan wypalił? Wypalił. Okazało się, że butelkę kupił jakiś bogacz ze Starego Miasta. Wypił ją razem z przyjacielem. Jak się pewnie domyślasz, kilku następnych godzin po wypiciu trunku nie będą miło wspominać. Wieść się rozniesie, klienci zastanowią się dwa razy, zanim znowu kupią wino od Ernesto. A pić muszą, prawda? I to jest idealny moment, żeby wprowadzić na rynek nowy napój. Dobra, bądźmy poważni. Ile złota Tomas sobie życzy? 100 sztuk złota za skrzynkę. Szczegóły samo mówię z Tomasem, ale przekaż mu, że za taką cenę możemy brać tylko 5 skrzynek na tydzień. Jeśli zejdzie trochę z ceny, może damy się namówić na 8. No dobrze. Tomas ustalił cenę. Nie będę się wtrącać. Jak uważasz? Cóż, to by było na tyle. 5 skrzynek przekaż Tomasowi. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Do zobaczenia. No wydaje mi się, że raczej powinien mimo wszystko. Dosyć duże zapotrzebowanie jest na to piwo. Każdy chce przynajmniej po 2 skrzynki, po 3 skrzynki. W sumie chyba nikt nie powiedział, że chce tylko jedną skrzynkę. Chociaż chyba jedna osoba powiedziała, że chciałaby na spróbowanie wziąć właśnie tą jedną skrzynkę. Ciekawi mnie, czy Ernesto coś powie, jak do niego teraz podejdę. Trzeba uważać, co się komu mówi. I jak tam twoje wina? Bez zmian, cały czas na... No stary, chyba jeszcze za bardzo sam nie wiesz o tym, co się wydarzyło. Dobra, bo ja teraz się zastanawiam, którędy do Tomasa. Czy zechce mi pan potrzebna... Jezu stary, niestety. Odczep się. Tego pana omijamy. Ja nie chcę się z nim w konszachty żadne wdawać. No i co? Możemy też iść dzisiaj na polowanie z Alanem. W sumie też nie byłoby to głupie. Wręcz przeciwnie, byłoby to chyba w porządku. No i jesteśmy u Tomasa. Powinien być z nas zadowolony. Wróciłem. Zrobiłem, co mogłem. Przekazano mi już wiadomość. Podsumujmy. Przekonałeś Helgę. Podobno bardzo zasmakowało jej moje nowe piwo. Będzie brała 2 skrzynki. Nieźle, młody człowieku. Gerstand będzie brał 4 skrzynki tygodniowo. Dostrzegł potencjał w Mrocznym Paladynie. Mówiłem, że strażnicy też potrzebują trochę dobrego piwa. Lennart będzie brał skrzynkę na tydzień. Słyszałem, że Vlada była wyjątkowo chętna do interesów. I nie musiałeś jej nawet przekonywać. Będzie brać 2 skrzynki. Dogadałeś się z gildią kupiecką. Byli najważniejsi na mojej liście i mam teraz okazję wejść poważniej na rynek. Co prawda liczyłem na trochę większe zamówienia, no ale 5 skrzynek to nie jest tragedia. Powiem ci, nie spodziewałem się aż tak dobrych wyników. Udało ci się namówić prawie wszystkich, o których prosiłem. Mam teraz dużo do roboty. Chyba czas iść uważyć więcej piwa. A co z referencjami? Dobrze, że o nie pytasz. Naprawdę na nie zasłużyłeś.
Gdyby wszyscy tutaj mieli głowę na karku jak ty. Proszę, mam nadzieję, że ci to pomoże. Referencje od Tomasa. Tego się nie spodziewałam, że dostaniemy od niego referencje. Ale teraz wydaje mi się, że możemy iść do skryby, prawda? Sprawdźmy sobie. Obywatel Marvin. Matej, poradził mi, bym rozejrzał się na tym. Dobra, czyli widzę, że nie mam tutaj jako takiego spisu. Wiecie co, na to polowanie możemy iść. Podejdźmy sobie do Alana i spróbujmy udać się z nim na jakieś małe polowanie. Nie wiem dokładnie gdzie, ale byłoby fajnie, gdybyśmy to zrobili. Cześć, Alan. W ogóle masz trudną kradzież. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Nie ma sprawy. Zobaczymy, co potrafisz. Potrafię już wszystko. Co słychać? Jest na co polować. Frida uczciwie płaci za każdą skórę. Nie mam na co narzekać. Frida mówiła, że mam ci pomóc w polowaniu. Widzę, że znasz już podstawy łowiectwa. Chodźmy zapolować na ścierwojady. O stary, ja myślałam, że idziemy polować na jakieś dzikie bestie, kurde, jakieś, nie wiem, wilki, zębacze, cholera wie, a ty mi mówisz, że idziemy na zwykłe ścierwojady? Poważnie? Tego się nie spodziewałam, powiem wam. Tak, ty już mnie zagadywałeś, ale... Nie zapomnij... Moment, stary, poczekaj. Teraz możemy się pożegnać. Okej, czyli pójdziemy na te ścierwojady, na które i tak sama chciałam iść. No, także w sumie fajnie. Gorzej, jeżeli podczas polowania natkniemy się na przykład na jakiegoś niedźwiedzia, czy coś. Wtedy mogą być problemy. Natomiast jeżeli to mają być zwykłe ścierwojady, to ja się nie boję. Nic tu nie ma. Ojej, stary, co ty robisz? Chodź. Może w tym lasku jest coś ciekawego? Widzę, że ty mi wybije wszystkie po prostu ścierwojady, jakie istnieją. Witam serdecznie pana ścierwojada. Dużo was tu. No no, nieźle ci idzie. Nabierasz wprawy. Czekaj, widzisz to? Co znowu? Wygląda na ślady butów. Masz rację. Wyglądają na świeże. Chodźmy zobaczyć, do kogo należą. Okej. Okay. Tylko wbiegłeś prosto w pryliówkę. Okej, okay, spoko. Czy to jest jakiś wielgachny... O kurwa, tam jest niedźwiedź. Ajajaj, Alan, to się nie skończy dobrze chyba. Nasze pierwsze starcie z niedźwiedziem. Takie wiecie. No jasne, rzuć się na niego. Ja mu cokolwiek robię. O Jezus. Dobra, Alan, weź się do roboty. Ja nie chcę. Nie chcę z tym niedźwiedziem mieć nic do czynienia. Alan, pomóż. Weź łuk, wyciągnij. Whatever. On mnie tylko dziabnie raz i umieram, nie? Dobra, wiecie co? Zapiszę się. Mam nadzieję, że Alan nie dednie, ale ja robię temu niedźwiedziowi takie po prostu obrażenia, że żadne. Jak ty się, Alan, trzy... O kurde. Dobra, jak będziemy go tak wymieniać ciosami, to powinno być dobrze. Ała. Mam nadzieję, że Alan nie może zginąć. 300 expa jest za niedźwiedzia. Alan, o kurde. Ty masz zero masz HP. Surowe mięso niedźwiedzia, niedźwiedzie sadło, skóra niedźwiedzia i pazury. Z tych ścierwojadów to może ja za chwilę pozbieram co nieco. Nic tu nie ma. Ajajaj. Niczego tu nie znajdę. No. To było interesujące. Niczego tu nie znajdę.
No widzę, że ten niedźwiedź zagryzł tą osobę. Cholera, niby tak blisko miasta, a biedak i tak skończył jako obiad niedźwiedzia. No ty prawie też. Nie wystarczy wrażeń na dziś. Przekażę Frydzie, że świetnie się spisałeś. Okej, okay, dziękuję bardzo. Mamy zwłoki, złoto, esencja lecznicza i strzały. Był to jakiś myśliwy, wygląda na to też. Tym bardziej słabo, że myśliwy zginął od niedźwiedzia. Jest tutaj parę roślin. Na przykład korzen leczniczy. Te leśne jagody to może nie, ale właśnie liczyłam też, że jakieś goblinie jagody może wpadną. Takie miejsca właśnie wyglądają na takie, gdzie można znaleźć takie rośliny bardziej, bym powiedziała, z górnej półki. Dobra. Nie ma czego nie znajdę. Okej, okay, myślałam, że nie zebrałam z większości tych ścierowiadów rzeczy. W ogóle patrzcie, jak ja blisko podeszłam z tym niedźwiedziem. Praktycznie pod same mury miasta. Ale no, już wiemy, że niedźwiedzie raczej nie są chwilowo przeciwnikami dla nas. Tu są też ścierwojady, dobra. Widzę, że część zwłok ścierwojadów mi po prostu poznikała. To trochę słabo, ale fajnie, że mamy zadanie zrobione, bo to jest na pewno jakiś plus. To co, oddajmy zadanie Frydzie i chodźmy może do skryby. Bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś jeszcze chwilowo zrobić. Aktualnie tych pereł nie mam, więc jeżeli chodzi o perły, no to sprawa jest aktualnie, bym powiedziała, zawieszona. A jeżeli chodzi o resztę, no to... Kurczę, nie wiem. Cześć, Frida. Byłem u Alana. Podobno udało wam się upolować nie tylko wilki. Waliliście niedźwiedzia. Cholera, powinieneś zainteresować się tym fachem. Masz do tego talent. Mam dla ciebie parę złotych monet. Wolałbym referencję do zostania obywatelem. Proszę bardzo. No w sumie już i tak mamy wystarczająco referencji, ale może będzie za to jakiś bonus. Mam trochę. No. Dajmy jej te skóry wszystkie. Skóra niedźwiedzia. Nie wiem, ile dostałam za tą skórę. Natomiast sprzedam jej wszystko, co mam. No. Unikatów to na razie nie mamy. Podejrzewam, że na przykład ten stary topielec może być takim unikatem. I że po prostu takich stworzeń jest dużo więcej w tej modyfikacji. Nie tla psa kiełbasa, obelwater Marvin, honor robotnika. A, do slumsów musimy iść, tak? Tak. Powiew północy, składzik na wino w winnicy Rity. Wiecie co, moglibyśmy te zadania pozamykać. Spóźniony pracownik. Okej, okay, to też możemy zrobić. Oczyścić brzeg. Wiecie co, przydałoby się... zrobić coś nowego. Ale jak już jesteśmy w mieście... Chociaż kurczę, z drugiej strony... Wiecie co, chodźmy do kaplicy. I się przeniesiemy do Silbach. Przeniesiemy się na to wybrzeże topielców. Wydaje mi się, że ja już jestem w stanie topielca pokonać. Ale... Wiecie co, najpierw... Chodźmy się nauczyć co nieco. Na przykład więcej do broni jednoręcznej albo więcej siły. Bo to też nam się przyda. Także zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś więcej niż takie, wiecie... Niż nic. Norman. O, w ogóle ty masz trudną kradzież kieszonkową. Moment jeszcze. Zapiszę się, bo... Nie wiem, jak tam u niego z tymi progami punktowymi. A nie chciałabym czegoś zwalić. My mamy aktualnie 45 siły tak naprawdę. I 29% jednoręcznej. Okej, okay, to ja już wiem tak. Na pewno jednoręczną przeskoczymy sobie. Broń jednoręczna. Dobra. Chociaż widzę, że to chyba nie wypaliło tak, jak chciałam.
Jak tam teraz? Mamy 13 punktów, mamy 34%. Okej, czyli jeżeli chodzi o broń, to takich przeskoków się nie da zrobić. Siła plus 10. No dobra. Nie mogę ci już niczego. Co ty gadasz? Już mnie w siły więcej nie nauczysz? Ojej, to niedobrze. To ty uczysz tylko do 50? Kurde, czyli widzę, że jednak gra chce, żebyśmy robili jakiś postęp fabularny, a nie siedzieli cały czas w jednym miejscu. Podejrzewam, że gdy uda mi się dostać na przykład do gildii kupieckiej albo do straży miejskiej, to tam będą w stanie mnie nauczyć czegoś nowego. Dobra, Nirka, to mi niepotrzebny jesteś na razie. Nie wiem, czy jest sens iść... Wiecie co? Bo bym z jednej strony poszła na to bursztynowe wybrzeże też. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Dobra. Najpierw tak, przede wszystkim musimy oczyścić najpierw brzeg w okolicy Silbach, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Dlatego, że tam były dwa mocniejsze topielce, a teraz już jestem w stanie sobie z nimi radzić bez żadnego problemu. Także na pewno tam się udamy. Mamy też okolice winnicy Rity i wtedy się przeniesiemy na przykład do Silbach. Czyli tak wszystko jest w okolicy Silbach tak naprawdę. Więc no już chyba przyszedł czas na to, żeby to ogarnąć. Tylko teraz tak, żebym trafiła i się nie zapędziła. Przy okazji, jak tutaj jestem, to chodźmy do tego skryby. Mamy już referencje, więc w sumie chyba problemów nie będzie. Przynajmniej nie powinno ich być. Panie skrybo. Jeśli chodzi o zebrane listy polecające, zobaczmy, co udało ci się zebrać. List polecający od Leona to bardzo szanowany obywatel. Moje gratulacje. Frida podobno szuka czeladnika. Widać, musiałeś jej zaimponować. Oho, piwowar Thomas. Jego piwo to najlepszy trunek, jaki piłem od lat. Zdumiewające, że udało ci się uzyskać jego wstawiennictwo. Niemożliwe. Albin wypisał ci list polecający. Zdajesz sobie sprawę, że takiej sytuacji nie mieliśmy od lat? To surowy człowiek i ciężko go do siebie przekonać. Czynisz postępy, ale prawo jest prawem. Wróć, gdy spełnisz wymogi formalne. Czy to znaczy, że jestem już obywatelem? Pozostała nam jeszcze kwestia opłat. 200 sztuk złota i mogę się brać za wypisywanie odpowiednich dokumentów. Mhm, oczywiście płacimy. Chcę dokonać opłaty za obywatelstwo. Znakomicie, daj mi chwilę. Proszę, oto dokument potwierdzający uzyskanie przez ciebie obywatelstwa miasta Archolos. Serdecznie gratuluję. Życzyłbym sobie, bym miał okazję poznać więcej takich przybyszy jak ty. Nim pójdziesz świętować ten niewątpliwy sukces, jest parę rzeczy, o których muszę cię poinformować. Jak zapewne już wiesz, obywatelstwo miasta umożliwia ci wstąpienie do dwóch głównych organizacji w naszym mieście, Straży i Gildii Araxos. Wiedz, że nie są to jedyne ścieżki kariery. Oto lista osób, które ostatnio zgłaszały zapotrzebowanie na czeladnika. Możesz zgłosić się do któregoś z nich. Nikt inny w mieście nie zagwarantuje ci tak przyzwoitych zarobków. Mhm. Myślałem o tym, by poszukać pracy w Starym Mieście. Do którego nie masz wstępu? Gdyby każdy obywatel mógł wejść tam bez ograniczeń, rozkradziono by je w tydzień. Wstęp do tej części miasta możesz uzyskać na wyraźne zaproszenie któregoś z jej mieszkańców, pełniąc wysokie stanowisko w jednej z gildii, będąc urzędnikiem państwowym lub... Umówmy się, że to ostatnie szybko się nie wydarzy. Życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Jak sam widzisz, muszę wracać do mniej zdolnego towarzystwa od ciebie. Jak idzie praca? Pewnie o tym nie wiesz, ale kaligrafia jest niezwykle trudną sztuką. Tego, żebyś został... jasne. No i super, czyli mamy obywatelstwo.
obywatel, Marvin? Zgadza się. Dostałem wiadomość do dostarczenia w twoje ręce. Wiadomość od gońca. Czy to będzie do odebrania nasze własne wino? Kurde, nie tutaj, halo. Wydaje mi się, że to może być kwestia związana z winem. Dokument potwierdzający, poświadczający obywatelstwo. Nie mogę go otworzyć. O. Marvin, udało mi się dostać do miasta i aktualnie popijam zimne piwo w karczmie Helgi. Słyszałem, że starasz się o obywatelstwo bardzo rozsądnie, chłopcze. Gdy już skończysz męczyć się z Matejem, to mnie odwiedź. Porozmawiamy o aktualnej sytuacji, zastanowimy się, co dalej. Będę miał też dla ciebie pewną propozycję. Do zobaczenia, Kurt. Okej, czyli to od naszego wuja. Myślałam, że może to, wiecie, informacja, że już mamy wino do odebrania. Natomiast to nie to. Dobra, idziemy przed siebie. Już mniej więcej udało mi się rozeznać w tym mieście, gdzie co jest, więc to jest na pewno na jakiś taki większy plus. Tam jest kościół, tam nie chcę iść. Tędy. O, dokładnie. No i będziemy sobie teraz szli do kaplicy. W ogóle tutaj przy okazji może zajrzymy do psiaka. Spróbujemy dać mu coś nowego. Gdzie pan piesek? Gdzie jest pieseł? A, teraz tu siedzisz. Cześć. Pomyśl. Co by ci tutaj dać? Może mięso owcy? Mamy nowy wpis. Od razu sobie sprawdzę. Zasmakowało surowe mięso owcy. Co by ci jeszcze tutaj dać? No wilka to raczej mięsa nie zjesz. Może niedźwiedź? Chociaż to dziwne. Sprawdźmy. Polubił surowe mięso niedźwiedzia. Pogłaskaj. O kurde, dostałam 800 expa. Zagłaskanie pieska, że mi się udało go pogłaskać. Cześć. Ojeju. Super, zadanie się wykonało. O to chodziło. Musimy się też udać w ogóle na ustronie żeglarza, więc... A ty, Siegfried? Ej, ty. Widzę, że nic mi nie powiesz, że udało mi się udobruchać psiaka. Dostaliśmy też tą listę osób, u których możemy być czeladnikami. Podobno bardzo opłaca się być czeladnikiem u Fridy. I w sumie nie dziwi mnie ten fakt, bo to tak samo jak w Gothiku 2 opłacało się być czeladnikiem u Bospera. Także to akurat raczej żadna nowość. Natomiast cały czas się jeszcze zastanawiam, bo z jednej strony, skoro gramy wojownikiem, to kowalstwo wypadałoby wziąć za czeladnika właśnie gościa od kowalstwa. A z drugiej strony, no nie wiem. Dobra, tak czy siak, musimy udać się tutaj i wskoczyć w teleporter. Ale przy okazji... Może jeszcze byśmy pomodlili się na przykład do Adanosa. Oczyścił twojego ducha. No niestety, ale Inos by nas wyleczył. Także trochę szkoda, że Adanos tego nie zrobił. Ale słuchajcie, nie można mieć wszystkiego, prawda? Dobrze. Zapiszmy się. I zastanawiam się, gdzie na pierwszym miejscu polecimy. Tak się teraz zastanawiam. U stronie żeglarza. W sumie tam mamy tylko jedno zadanie do zrobienia. Wybrzeże topielców. Silbach. Bursztynowe wybrzeże. Wiecie co? Na wybrzeże topielców polecimy najpierw. Tylko może zanim pójdę bić jakieś topielce, to bym się właśnie może wyleczyła czy coś. No nie, tak wiecie. O kurde, zrobiłam właśnie głupotę, bo zjadłam potrawkę szybkości. Zrobiłam sobie zapis.
Nie wiem. Dobra, trudno. Oczywiście się też pomyliłam, biegam w złym kierunku. Dobra, idziemy w tę stronę. Tam są dwa topielce do zabicia. I one będą sprawiać mi trochę problemów. A na pewno ten morski będzie sprawiał problem. Ten jeden już się na mnie strygerował. Przynajmniej tak to wygląda. Może mu tak spadło po prostu na głowę. Ła, ale ty gryziesz. No, trzeba przyznać, trochę mnie dziabnął. Trochę bardzo nawet. Konfitura z jagód. Może serek? O Boże, tego się w ogóle nie opłaca jeść. Mamy dużo ryb. W ogóle przydałoby się coś pogotować. Dobra. To co? Niszczymy mu jajo. W ogóle mam, widzę dalej ikonkę, że mam dalej prędkość. Chociaż widzę, że to chyba blednie w momencie, gdy jest na wykończeniu. Topielec morski. Dobra. Tak go przycisłam do skały, że raczej no nie było prawa, żeby coś mi zrobił. Oczyszczyć brzeg. Dobra, zadanie mamy z głowy. Wejdźmy sobie w dziennik. Gorączka złota. Co to jest? A, list od Kurta, dobra. Przyjęcie do straży miejskiej, dołączenie do gildii. Ta ryba nie śmierdzi. To jest właśnie na ustroniu żeglarza. Perły. No na razie nie. Gorące piaski, spóźniony pracownik. Powiew północy. To są dwie tam przywinnicy Rity, ale to musimy być bliżej Silbach. Także wiecie co? Skoro mamy miksturę prędkości, to może skorzystajmy z tej okazji i po prostu do Silbach przebiegniemy się na tej miksturze. Żeby się nie okazało, że wiecie, że ona się zmarnowała. Bo nie powiem, ja troszeczkę się zagapiłam i wypiłam ją przypadkiem, a nie wiedziałam, gdzie mam zapis i tak. No, wolałam się nie wczytywać. W ogóle widzę, że tutaj jest łódka teraz. Można tam dopływać. Ciekawe. Mam nadzieję, że w ogóle do tego Silbach... Okej, nie mam już mikstury prędkości. Czy ja w ogóle dobrze idę? Tak, dobrze idę. Tędy, nie? Tak, mamy konar. To jest na pewno jakiś plus. Tutaj też byli bandyci w lesie. Teraz cię załatwię. Okej, cześć. Kim ty jesteś? Ałanoż! Ej, no! Po tobie, śmieciu. Okej. Okay. Co to miało być? Teraz to już w ogóle nie wiem, gdzie mam zapis. Co to miało być, ja się pytam? Przepraszam bardzo. I to tak praktycznie pod samą wiochą. No to już była przesada, jak na mój gust. Holender. Niedobrze. Zapisałam się przed tym topielcem. O, fajnie, że się nie traci na miksturkę. To jest plus. Witam cię serdecznie. No i gdzie mój kryt? Nie wiem, jak bardzo on... O kurde! O, oberwałam jeszcze bardziej niż wcześniej. Bo się przesunął za blisko skały i takie kryty nie weszły, jak chciałam. Dobra, to wiecie co? Przenieśmy się normalnie teleportem do Silbach, bo też będzie bliżej, nie oszukujmy się. Po prostu, no, będzie bliżej już. Okej, tu jest jaskinia. Przy okazji mi ten bandyta właśnie nie wykończy i nie narobi mi nerwów, nie? Zresztą w sumie i tak też nie stracę tej mikstury prędkości. Dobra, zjadłam za duże ziółko, ale to nic. Czwórka i lecimy. Wybierz lokację. Silbach. Ja w ogóle zauważyłam, że w tym mieście... Okej, nie mam już mikstury.
że w tym mieście dosyć solidnie mi laguje grę. To jest dziwne. Dobra, w stronę winnicy Rity pójdziemy, ale najpierw udajemy się w stronę Carden chyba nazywał. Chociaż zanim do niego się udam, to tak, godzina jest 13:39. Dobrze, czyli powinien być u siebie na swoim stanowisku. Wiecie, pytam, bo jakby i zastanawiam się, dlatego że po prostu on rano jest obok Markusa. Razem śpią w jednej chacie i widzę, że się też łowiska w ogóle odnawiają. Że jesteśmy w stanie sobie te łowiska ogarnąć. Jeszcze parę razy. Jak za daleko, stary. Okej, no jesteśmy w stanie normalnie łowić ryby parę razy przy jednym łowisku. Zdobyliśmy nawet jedną grubą rybę. Kim ty jesteś, wieśniaku? Nie podobasz mi się. Nie podoba mi się, że chcesz do mnie zagadać, stary. Nawet bardzo. Witaj, chłopcze! Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Właśnie skończyłem odchwaszczanie i już nie mam siły. Weź i wyrzuć chwasty, jakie wyrwałem. Za pomoc dostaniesz grosz. Jasne, daj te chwasty. Dzięki, chłopcze. Zrób coś z nimi, a ja w międzyczasie odpocznę. Okej. Nie do końca wiem, gdzie mam je wyrzucić, także na razie nie zrobię z nimi kompletnie niczego. Musimy kupić sobie siekierkę. Bo o tym też oczywiście zapominam. Okej, a ja się teraz pytam, gdzie jest Carden? No bez jaj. Tu jesteś. Odłóż broń. Jestem chyba jakaś ślepa. Okej, trudna kradzież. I brzeg już jest oczyszczony. Topielce nie powinny już zagrażać mieszkańcom. Udało ci się wybić wszystkie bestie? Topielce uwiły sobie parę gniazd na wybrzeżu. Wszystkie jaja zniszczyłem. Co mogę powiedzieć więcej? Dobra robota. Wyświadczyłeś nam wszystkim ogromną przysługę. W nagrodę weź tę garść ziół. Zebrałem je podczas ostatniego patrolu. Może ci się do czegoś przydadzą. Okej, goblini jako dys, smoczy korzeń, zębate ziele. Okej, fajnie. To akurat przydatne. Dobra, to co, wracamy sobie w stronę... W sumie nie. Musimy iść do przypadkowej jakiejś chaty, więc najlepiej iść do chaty wujka po prostu. I tak, i ugotujemy sobie to, co możemy ze wszystkich składników, które mam. I do tego... Wydaje mi się, że też mięso trzeba będzie usmażyć całe i to też chyba nie będzie głupie. Widzę, że wujek dalej nie posprzątał. A ja nie chciałam regału na książki. Ojej. Chciałam kuchenkę. Dobrze, pani kuchenko. Usmaż mięso. Wszystkie. Dziękuję i przygotuj posiłek. Marynowana rzepa, nie mogę. Chleb na piwie. Rób całe. Kompot z dyni. Smażone skóry rybne. Nie mam lak. Prażone owady. U tych kotletów grzybowych to aż za dużo mogę zrobić. Te ryby w occie są dobre. Zupa korzenna. Okej, możemy sobie zrobić bułki słodkie. To może teraz od dołu. Zupa rybna z ziołami, jabłko w cieście. Widzę, że brakuje mi na przykład cynamonu. Dobra, zróbmy sobie wszystkie. Flaczki z mięsa kopacza. Okej. Okay. W ogóle to gotowanie jest naprawdę fajne. W ogóle aż z dzika na winie. Niech będzie. Egzotyczny deser. Nie mam miodu. Specjalność łowcy. Nędzona ryba. O proszę, marynowane grzyby.
Dobra, powinno nam to, myślę, chwilowo wystarczyć. Kimmy się jeszcze do następnego dnia. Do poranka. I teraz pójdziemy w stronę winnicy Rity. Ogarniemy tam dwa zadania. Jedno związane z tym strażnikiem, bo tam była taka jaskinia, gdzie widzieliśmy zwłoki na wejściu i tam były szkielety gobliny. I to była jaskinia najbliżej tej całej winnicy w ogóle. Więc wydaje mi się, że jest szansa, że tam możemy coś znaleźć, więc to będzie pierwsze miejsce, gdzie po prostu się udam. No, a później jeszcze przy okazji sprawdzimy, czy nasz kolega Nordmarczyk faktycznie siedzi u niej w piwnicy, czy nie. Czy mu tam spasowało, czy nie spasowało. I tak sobie myślę, czy coś więcej mamy jeszcze w tych terenach do załatwienia. Świta mi, że nie za bardzo, natomiast może być tak, że jeszcze coś się znajdzie. Mamy naszych myśliwych, obydwóch jeszcze tutaj. Tak jak sądziłam, no Camdena mogliśmy tutaj po prostu nie zastać. Jakbyśmy byli, znaczy się tam nie zastać, gdybyśmy byli rano. Dobrze. Fajnie, że mniej więcej też mamy jakoś tak poznaną tą mapę. To też mi się bardzo podoba. Tutaj też pewnie łowiska się odnowiły, natomiast nie chcę się już tam iść w te boki. Chociaż tutaj też chyba było jedno łowisko. Tutaj w ogóle topielca zostawiłam, nie wiem dlaczego. Chyba był dla mnie za silny po prostu, bo no jednak jak tutaj wybijałam okolice, to te potwory były dosyć wymagające. Tak samo jak tamte leśne polne bestie. No podejrzewam, że teraz nie stanowiłoby większego problemu. Tak samo jakbyśmy teraz poszli na ustronie żeglarza, to też byśmy sobie poradzili z tymi wszystkimi topielcami i również z tym starym topielcem. To też nie, Boże, nie na ustronie, tylko na bursztynowe wybrzeże. I tak, i tutaj jest ta jaskinia po prawej stronie. Ona jest, wydaje mi się, najbliżej tej winnicy Rity. Że bliżej się nie da. Przynajmniej nie widziałam nigdzie bliżej żadnej jaskini. Chociaż tam była jeszcze jedna chyba z bandytami też po drugiej stronie. Nie wiem, natomiast jesteśmy w stanie już takie szkielety gobliny klepać. Wiemy to, bo już próbowaliśmy. Te zwłoki już chyba oglądałam z tego, co kojarzę, tak. Taki szkielet goblin. O cholera, są trzy. Myślałam, że tylko dwa. Natomiast jak widzicie, nie ma większych problemów. Szczególnie jak umiemy się cofać. Dobra. Jak widzicie, one też dużo expa dają. To jest w ogóle taki paradoks, że no dobra, klepią nas dosyć solidnie, ale my je również. Chyba, że to jest kwestia tego, że używam broni obuchowej. A to są jednak, no wiecie, kości, nie? Może tak być, że tylko dlatego mi się tak dobrze z nimi jakby walczy. Nie wiem, czy coś tutaj znajdziemy. Jeszcze ewentualnie właśnie ta druga chyba z bandytami jest jaskinia. Dobra, ciemne grzyby to może nie będę zbierać. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś kolejny cmentarz. O cholera. A nie, to... Okej, okay. O fuck ma... Nie. No, o nie. Tu jest miejsce teleportacyjne, ale co kuźwa z tego? Dobra, wydaje mi się, że to nie jest ta jaskinia. Chyba, że to jest taka, wiecie, taki quest na późniejszą jakąś fazę gry. Natomiast ja już widzę, że z tymi szkieletami to raczej sobie nie poradzę. Ewentualnie to jest jakby ten jakby strażnik, którego ona poszukuje. To są te zwłoki, które znalazłam, ale wydaje mi się, że wtedy dostałabym wpis w dzienniku, że to szukamy właśnie tego. Także może ja po prostu nie będę tam włazić. Pójdziemy tylko sprawdzić, czy nasz Nordmarczyk siedzi w tej piwniczce. W sumie mogłam się spodziewać, że będą też tutaj jakieś szkielety. Trochę słabo, że ich jest tutaj tyle, bo nie oszukujmy się, ale fajnie by było mieć, wiecie, oczyszczone te tereny. Dobra, przejdziemy się tędy. Nie chcę tam iść w stronę tych leśnych, polnych bestii, bo są na tyle paskudne,
że też nie chce mi się z nimi jakoś bardzo uganiać za tymi paskudami. Tutaj moglibyśmy pozbierać dynie, ale wydaje mi się, że już wszystkie pozbierałam. A przepraszam, a co tutaj polne bestie robią? Przepraszam bardzo. Ej, dostałam od tej polnej bestii? Chyba sobie żartujecie. Niczego tu nie znajdę. I przecież ja tutaj byłam, wybijałam całe to poletko tych polnych bestii. Czy wy? A ty w ogóle nic nie zrobiłaś z tego, że kumpla już nie masz? Niczego okay. tu nie znajdę. Tutaj była ta jaskinia, także może zaraz tam wejdę. Tylko bym się wyleczyła najpierw, wiadomo. Słyszałam goblina. Tutaj jest ta jaskinia, nie? Tak. Prawie wlazłam w polną bestię, która postanowiła mnie atakować. Gdzie mój kryt? Jeszcze by brakowało tylko tyle, żeby mnie zabiła ta polna bestia. Miksturek się w ogóle nie opłaca używać. To wiem na pewno. O, mamy nowe premie. To też jest pocieszające. I mamy już praktycznie full życie. Wiecie, ogólnie premie wchodzą nam za to, jeżeli jemy dużo produktów, które jakby po raz pierwszy udało nam się zrobić. W sensie o tą różnorodność jedzenia chodzi pod tym względem, że właśnie te rzeczy, które jemy, wiecie, w jakby małej ilości, czy typu po jednym nowym jakimś produkcie. Dobra, to byli bandyci. A konkretnie uciekinierzy. Trochę leszczyńsko walczycie, więc no wydaje mi się, że raczej tego gościa nie załatwili ci ludzie. Myślałem, że to są bandyci, a to są jacyś zwykli w ogóle uciekinierzy. No dobrze. Jest kuferek, to chociaż tyle. Lewo, nie, prawo. Prawo. No naprawdę. Woda. Szaszłyk, szczur na patyku, prażone owady, surowe mięso szczura i wytrych. To wszystko, co tutaj mogę Czemu tutaj coś rośnie? I powiem wam, że gdybym nie wyciągnęła telekinezy i nie wchodząc tutaj, to bym tego w ogóle nie zauważyła. Cholera. Dobra, ciemnego grzyba to może jednak zostawię. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że chyba tego jej jakiegoś gościa to faktycznie zeżarły tamte szkielety. Znaczy zeżarły, no zabiły go po prostu. Tutaj też ktoś siedzi w ogóle. Ja tutaj chyba nie szłam tędy w ogóle nigdzie, nie? Mamy jeszcze kawałek mapy niezbadany, także... Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! Stary, ja widzę, że ty siedzisz i nic nie robisz. Chciałam skoczyć. Wyjdę? Okej, okay, wow, na szczęście wyszłam. Dobra, to wiecie co? Sprawdźmy tą piwniczkę. Jeszcze sprawdzę przy okazji. Cześć, Rita. Okej, okay, czyli to nie był ten gościu, którego znalazłam. Piwniczka na wino. Gdzie ty to miałaś? Po drugiej stronie chyba to było. Także sprawdźmy. Znaczy to może być trochę dziwne, że gościu się schował u obcej baby w piwniczce na wino. Ale no... Najlepsze w sumie to jest miejsce. A ja właśnie źle poszłam. Winogrona tutaj leżą, ale może nie będę jej kraść winogron. Tędy powinnam zejść i powinniśmy dotrzeć, ale... Moment. Korzonek. Ty znasz już moje zdanie. Ta piwniczka jest tutaj? Nie. Zapomniałam, gdzie jest piwniczka na wino. Niedobrze. No tutaj na pewno nie. Dobra, bo kurde, chciałabym to zadanie sprawdzić przynajmniej. Tu jest piwniczka na wino. Cześć! Hej, ty! Cześć, Gart. Nie wiem, czemu dałem się namówić na tym
Ja nie wiem za bardzo. Zastanów. Chyba nie mam żadnego pomysłu. W takim razie wracam do miasta. Gdybyś jednak coś wymyślił, wiesz, gdzie mnie szukać. No dobrze, czyli będziesz w mieście. Okej. Okay. Przyjęcie do straży. Powiew północy. No, czyli zadanie jest na razie niewykonane. Spóźniony pracownik. W kierunku jaskini, no kurczę. Jaskinia od winnicy, no to albo ta z tymi szkieletami, albo ta z tymi uciekinierami. Chyba, że jakaś jaskinia jest jeszcze po tej stronie. Tam, gdzie te polne te... badziewia. Okej, okay, farmer mi się właśnie zrespił na głowie. A, tu coś jest jeszcze. Patrzcie. O, cześć. Nie zauważyłam was. Dobra, to wiecie co? Zbadamy jeszcze te jaskinie. Niech będzie. Będzie trochę dłuższy odcinek. W sumie co ja się przejmuję. Widzę, że w wodzie jest jakiś pierścionek. Okej, tu ktoś klepie. Cześć. Dobra, tylko bo ten chłop mi zaraz ginie. Witam cię. Cholera, stary. Myślałem, że wyzionę tu ducha. Tobie był wstyd umrzeć zagryzionym przez kreto szczury, co nie? Tak. Można umrzeć na głupsze sposoby. Co tu robisz? Zostałem wynajęty do ochrony pobliskiej winnicy. Patrolowałem ten obszar, kiedy nagle wyskoczyły na mnie te paskudy. Zjawiłeś się w samą porę. Dzięki. W ogóle cześć, Nek. Pozdrawiam. Rita chce wiedzieć, gdzie jesteś. W takim razie powiedz jej, że tutaj. Nie ma powodów do zmartwień. Serio? Zdaje się, że chciałaby twojego powrotu. W końcu ci płaci, więc powinieneś wykonywać swoje obowiązki. Słuchaj, chętnie bym wrócił, ale nie mogę. Kiedy te cholerstwa mnie napadły, mój rodzinny amulet wypadł do rzeki. Nigdzie się bez niego nie ruszę. Nie ma opcji. Dlaczego to nigdy nie może być proste? Po prostu, dobra, wrócę, ale nie, każdy coś gubi, czegoś potrzebuje. Tak jak ty. Bo pewnie Rita ci zapłaci za sprowadzenie mnie z powrotem, więc nie narzekaj. Okej, okay, już, poczekaj, już ci poszukam tego, co chcesz. Ja go już nawet widziałam w wodzie, ale po prostu pomyślałam sobie, że zaraz tam zajrzę. Także już ci wyłowię to, chłopie. No i przez to, że wpadło mu to centralnie pod nosem, amulet ochronny. Coś jeszcze jest w tej rzece? Mogę telekinezę? Dziękuję. Wygląda na to, że nie. I wygląda na to, że tędy jest przejście na jakieś jeszcze nowe tereny, gdzie nas nie było. Opłacałoby się tutaj rozejrzeć, ale już w kolejnym odcinku. To twój amulet? Tak, zgadza się. Trudno było go zdobyć? Nie. Pewnie było to trudniejsze niż twój powrót na winnicę. Jasne, jasne, już wracam. Bogowie, jakiś ty niecierpliwy. Pozdrowie od ciebie, Rita. Czekaj, a co nowego w ogóle? Co nowego? Gdyby nie twoja pomoc, byłbym albo zjedzony, albo ciągle szukał swojego amuletu. Szkoda, że nie spotykam w swoim życiu więcej ludzi takich jak ty. Dobra, to wiecie co? Wrócimy sobie do tej jaskini tutaj po lewej stronie w kolejnym odcinku. Natomiast jeszcze chciałabym do Rity podejść, żeby nam ewentualnie dała nagrodę za to, co zrobiliśmy dla niej. Szkoda, że wcześniej się tutaj nie rozejrzałam. Tylko wiecie, chodziłam po całym terenie, oprócz po prostu przejść się wzdłuż krzaków, no ale... Skąd mogłam wiedzieć, że to jest tutaj? Dosłownie obok. Nie powiedziała, której jaskini, a są aż trzy. Także... A kto wie, czy nie więcej. Cześć, Rita. Załatwiłem sprawę z Nekiem. Mamy nowy poziom. A, Nek. Wiedziałam, że na N. Dobrze się spisałeś, młody. Masz, tylko nie wydaj na głupoty. Super, dziękuję ci bardzo. I również dziękuję już wam, moi drodzy. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał i słyszymy się już w kolejnym, gdzie będziemy dalej wykonywać zadania z naszej listy zadań. Być może... pociągniemy dalej fabułę do przodu, nie wiem. Zostało nam jeszcze parę takich zadań, które wymagają od nas pójścia w jakieś miejsce.
Na pewno moglibyśmy się zająć zadaniem honor wojownika. Gorące piaski myślę, że też są już powoli do wykonania. Przynajmniej możemy spróbować oczyścić sobie tamtą plażę w okolicy Bursztynowego Wybrzeża i tego starego topielca zabić, bo on nie stanowił jakiegoś wielkiego problemu. Mamy również właśnie zadanie głównego rączka złota i przyjęcie do którejś z gildii, więc też możemy udać się do gildii kupieckiej i powiedzieć im, że już mamy obywatelstwo. Cóż, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się i cześć!